Usza Rutkowska, witam znowu i zapraszam na weekendowe wydanie horoskopu. Sprawdźmy, co nas czeka przez najbliższe 3 dni. Zapraszam. Skorpionie, weekend dobry i sympatyczny. Nastał dobry czas, abyś zajął się teraz swoimi sprawami finansowymi. Jeżeli chodzi o te uczuciowe, także będą wymagały od Ciebie zdwojonego zaangażowania. Nie rób niczego pod wpływem chwili i nastroju. Nie nadwyrężaj cierpliwości swojego partnera. Zainwestuj w swoją dobrze zapowiadającą się karierę, a wolne chwile spędź najlepiej z najbliższymi. Strzelcu. Nastał odpowiedni czas, aby trochę odetchnąć po wyczerpującym tygodniu. Weekend zapowiada Ci się całkiem fajnie. Musisz tylko odpowiednio wybrać propozycje, aby przeżyć ten czas wyjątkowo dobrze. W miłości aż za dobrze. Rysują się też zmiany na plus w kwestiach finansowych. Doceniaj tylko każdą chwilę. Koziorożcu, w weekend najlepiej odpoczywaj, a wolne chwile spędzaj z rodziną. Sytuacja może być nieco napięta, zwłaszcza w sobotę. Pojawią się emocje, które spowodują problemy i konflikty z dobrze Ci kimś znanym. Musisz pamiętać, że sprawy sercowe wymagać będą od Ciebie więcej taktu, a wtedy wszystko wróci do normy. Możliwe są drobne kłopoty w podróży. Więcej się ruszaj, bo ruch to zdrowie. Wodniku, w weekend myśl więcej o sobie. Odpoczywaj i każdą wolną chwilę spędzaj na zajęciach, które sprawiają Ci przyjemność. Twoje emocje teraz opadną, dlatego będziesz mógł spojrzeć bardziej pozytywnie i realnie na wszystko. Unikaj osób, które Cię denerwują. Na razie nie angażuj się w nowy związek. A jeżeli masz stały, to spróbuj docenić to, co masz. Zawalcz o siebie, osiągniesz sukces. Ryby. Przez kilka najbliższych dni Wasze samopoczucie niestety nie będzie najlepsze. Nie podejmujcie się teraz ryzykownych zadań, zwłaszcza związanych z finansami. Spędźcie ten czas w spokoju z rodziną. Nauczcie się przewidywać pewne zdarzenia, a unikniecie problemów. Zadbajcie też o siebie. Baranie, z kolei Ciebie czeka fascynujący weekend. Będzie sprzyjał kontaktom towarzyskim. Relacje z otoczeniem będą spontaniczne, a Twoja aktywność może doprowadzić do problemów sercowych. To źle wpłynie na Twój związek z partnerem. Mogą nastąpić nieoczekiwane zmiany. Z kolei w sprawach zawodowych przełom. Musisz podjąć decyzję i najlepiej będzie, jeśli skonsultujesz ją z kimś doświadczonym. Możesz mieć kłopoty z zasypianiem. Byku, weekend dobry, ale trochę nerwowy. Trudno Ci będzie zapanować nad emocjami. Pamiętaj, że problemy uczuciowe wymagają więcej delikatności. Jeżeli chodzi o sferę materialną, to musisz odwołać się do swojej niezawodnej intuicji, która na pewno Ci dobrze doradzi. W miłości namiętne chwile. W sprawach zawodowych nie trać wiary w siebie i zwracaj uwagę na to, co mówisz, ale i co jesz. Bliźnięta. Fascynujący czas. Najlepiej, jeżeli wyjedziecie gdzieś, a jeszcze lepiej z ukochaną osobą. To pozwoli naładować Wasze wyczerpane akumulatory.
musicie bardziej doceniać harmonię w związku. Pozbądźcie się zbędnych ograniczeń, które naprawdę hamują wasz rozwój. Energii doda wam żeńszeń. Raku. Jeżeli chodzi o najbliższe dni, zapowiadają się całkiem dobrze. Zajmij się swoimi najistotniejszymi sprawami. Niektóre z nich będą wymagały od ciebie sporej inicjatywy. Nie zapominaj tylko, żeby nie robić niczego na siłę. Potrzeba ci więcej teraz czułości i docenienia, abyś bardziej uwierzył w siebie. Musisz to zrobić, ponieważ pewne rzeczy nie powiodą się bez wiary we własne możliwości. Dbaj tylko o swoje zdrowie. Lwie. Wolny czas przeznacz na odpoczynek. Jeśli męczy cię bezczynność, poświęć się zajęciom twórczym. Unikaj tylko działań, które prowadzą do konfliktowych sytuacji. Nie dawaj partnerowi powodów do zazdrości. Może to mieć dla ciebie fatalne skutki. Oszczędzaj siły i pieniądze. Czekają cię bardzo liczne wydatki. Panno, a ty najlepiej zregeneruj swoje nadwyrężone siły. Postępuj zgodnie z tym, co czujesz, aby żyć bardziej w zgodzie z sobą. Nie zadręczaj się problemami, które już minęły i na które nie miałaś najmniejszego wpływu. Więcej uwagi poświęć swemu partnerowi. Ambitne plany odłóż lepiej na inny czas. Dostarcz organizmowi więcej pozytywnej energii. Wago. Weekend przeznacz na odpoczynek i sprawianie sobie i najbliższym przyjemności. Jakiekolwiek działania podjęte na siłę nie zakończą się teraz sukcesem. Powściągliwość będzie potrzebna na każdym kroku. Nowe związki wejdą w kolejną fazę rozkwitu. Dbaj o polepszenie atmosfery wokół siebie, bo niestety atmosfera jest ciężka. Racjonalnie gospodaruj wydatkami i dbaj o siebie. I to był już ostatni znak zodiaku. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia w poniedziałek.